Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Moi drodzy, udało nam się ostatnio uratować EOS. Mamy z was wspomnień. O, odblokował się kolejny węzeł. Zarąbiście. Dobra, poczekajcie, ja muszę poznajdywać, bo tu widzę, że jest kilka misyjek, które są gdzieś tutaj dostępne. Może nie do wody, Ignacy. Ja jestem, czym się kończy wejście do wody. Zastanawiam się to dosyć mocno. Będę musiał jakieś wejść. Co to jest ten terminal? Kwarantanna. Aha. Dobra, mówię, jak chcecie przeczytać, to zapraszam. Ja aż takich krótkich wiadomości, to już aż tak to nie jestem hardcorem, żeby czytać każdą wiadomość i każdy list. Bardziej interesuje mnie sama rozgrywka. Tu coś jest. To jest laboratorium chyba, tak? Sprawdźmy. Stacja badawcza. Tak, to co oznaczone jest tak, w taki sposób laboratorium. Sprawdźmy. Dobra, wiem. Dobra. O, z drogi mlecznej to ja nie mam za dużo. Z czego ja mam w ogóle ten? Punkty badań? Od was też nie mam. O, od was będę odporzucony troszkę. No właśnie, broni. Jakie to ja badałem? Zamiatacz. Karabin Buck. Ciekawe. Strumieni cząsteczkowych. Porzuconych system celowania i stabilizatorami inicjatywy Andromeda. A zobaczmy. Jest ultra rzadki schemat. Nie będzie mi stać, bo nie mam wanadu. Ale wanad mogę zawsze dokupić, nie? Może. Zobaczymy. Dobra, na pewno tak. To sobie zrobiliśmy. Czy są jeszcze jakieś technologie porzuconych, które by mnie interesowały? Może nie z gatunku broni, a z... Nie wiem, pancerz? Ręce dziedzictwa porzuconych. Ej, ładnie ten pancerz wygląda, podoba mi się. Może być fajny. Pokaż jakieś szczegóły. Odporność na obrażenie, regeneracja zdrowia. No niezły jest, to prawda. 4 miejsca na ulepszenia. Okej, a tu ulepszenia? Kryokondensator. To można na broń zarzucić. Aha, to jest do zamrażania. Zakłócacz. Induktor ciepła. Amunicja zapalająca. Nie mam jeszcze tabu amunicji zapalającej jeszcze. Czujniki tarcz. 25% szans na zyskanie 50% w trakcie utraty tarcz. Wzmacniacz mocy? Czyli od tego, by wtedy jak mielibyśmy coś takiego, to można od tego otwierać w ogóle wszystkie komba. No nie wiem, dobra. Na razie zakończmy. Pokaż, czy w produkcji coś ciekawego jest do zrobienia. Mściciel 2. Czy ja teraz nie strzelam Mścicielem 1 właśnie? Pistolet Falanga jest 2 i Motyka jest 2. Mściciel Motyka. Ja Mściciela 1, jeśli się nie mylę. A co z pancerzy mogę zrobić? Home, inicjatywę 2, pionier 2, samotnego harcownika 2 mogę zrobić. Nie, nie mogę. Oczywiście, że nie mogę. Co mnie kłamiecie, jak nie mam surowców na niego. Gotowe do produkcji, to mnie interesuje. Ile to mam? Motyka, Mściciel, Falanga, Kat. O, pierdółki mogę zrobić. Żadnych tam dużych rzeczy nie zrobię. Wzmacniacza biotycznego nie potrzebuję, bo... No bo nie używam tego. Myślę, czy tego siekacza, w sensie Mściciela 2 nie zrobić. Czy jest to oznaczone brązowo? Powszechne, a to nietypowe. No dobra, zróbmy go. Stwórz. Mściciel 2. Stworzony i dodany do ekwipunku. W porządku. Pokaż mi mój ekwipunek w takim razie. Czy da się tak umieszczać broń? Mściciel 2. Rozmontuj... Nie no, nie da się tu zakładać. Trzeba być chyba przy tym... bikonie takim zrzutowym, żeby coś mu zbrać. Co wy robicie? Szaleni. No dobra, spokojnie. Pójdźmy tutaj, bo tu wydaje się być jakiś questik. Co to? Terminal. Pomóżcie proszę. To jeden sposób przekazania informacji, zanim ktoś zginie. Moja ekipa ciągle do technologii porzuconych. Muszę z nimi iść, przekonać Jenningsa. O, ucho Jenningsa, co? Terapia wstrząsowa. Tym się zajmiemy dzisiaj. Jeszcze chciałbym doczyścić temat... temat tutaj tej planetki. Okej, czyli tu jesteś. Jeden przy sklepie, drugi tutaj. Terapia wstrząsowa i to. Dobra, będziemy musieli podejść... do Tempesta, żeby wymienić broń, nie jestem pewien, albo do stacji przemysłowej. Dobra, na razie nie potrzebujemy jeszcze broni, więc... O, jeszcze zapomniałbym. Przecież, kurde, Ignacy, o czym ty w ogóle mówisz? Umiejętności. Ryder, z walki zacznijmy. Karabiny szturmowe. Bierzemy Maxa. Mam 8 punktów, no co to jest? Wrogowie trafieni z karabinu szturmowego otrzymują ze wszystkich źródeł obrażenia o 2% większe na trafienie z karabinu szturmowego, a maksymalnie o 24. Zeruje się, kiedy użytkownik karabinu nie trafi w cel przez 2 sekundy. A kryty? Zwiększa obrażenia... poprawia celność. Bierzemy to. Dobra, teraz wróćmy. I jeszcze ze sprawności bojowej bierzemy 2. To mi troszkę zwiększy tarczę. Poza tym dzięki temu będę mógł nosić potem więcej broni. Dobra, ty jesteś w ten sposób, czy jesteś maksa w walce. Profil żołnierz osiągnął 2. rangę. I gdzie się profil zmieniało? Artylerzysta inicjatywy. Nie mogę sprawdzić. Dobra, Kora. Szarże bym ci zbustował. To wtedy działa, że jest promień, a to obrażenie i siła. Dalej, co tutaj jest jeszcze? Zwiększy twoje obrażenie, a to jest detonuje przygotowane zapalniki. Weźmy to, później ewentualnie do przygotowanych zapalników, to dajmy ci może komandowska Asari chociaż na 1. Bo to będzie też bardzo przydatne, skupienie dla niej. Dobra, to ci potwierdzimy. I Liama mi pokaż jeszcze. Liam. Bierz ten granat trochę mocniej, żebyś trochę zaczął z tego pakować więcej obrażeń. Obrażenia bezpośrednie, promień rażenia. Obrażenia. Obrażenia przez czas i zwiększone obrażenia ogólnie. 3 to jeszcze ci zwiększymy szkolenie wojskowe, czy dewastator. No daj mu to chociaż na 1 i zwiększymy szkolenie wojskowe do 2, tak żeby miał zwiększone obrażenia od swoich mocy. Dobra, bomba, potwierdź i wyjdź. Spoko, mamy rozbite umiejętności. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jedziemy wykonywać tą terapię wstrząsową. Wydaje się, że to jest tu jakaś zagubioną osobę mamy, jakąś ekipę badawczą. Właśnie, słuchajcie, to jest to do komentarzy, dlaczego nie zawsze się do nich mogę odnosić, albo się odnoszę lub nie. Z tej przyczyny, że jakby ja uploaduję też te odcinki mocno do przodu. Myślę z założenia, że kurczę, całkiem fajnym pomysłem jest jednak tych odcinków wam zrobić dużo. Zatem nie do wszystkich mogę się odnieść, jak rozumiecie. Przez co, no mówię, nie jest to najłatwiejsze. No ale jakoś, jakiś kompromis musiałem pójść. W moim odczuciu kompromisem właśnie była, powiedzmy, ilość odcinków nad rzeczywistym odnoszeniem się do wszystkich treści, które gdzieś tam publikujecie w komentarzach. Dlatego tak jest, dlatego błędy jakieś popełniać będę i nie będę odnosił się zawsze do wszystkiego. Doktor Ramirez, hej, z tobą nie rozmawiałem. Pokaż się. Hej, doktor. Co masz? Doktor Ramirez. On the clinic here. Good to meet you. I'll guess you're not here for a checkup. How can I help you? Bradley? What do you think of Bradley? To jest ten. Szef naszej osady. He's a smart fellow and it bugs him when I call him August. So I restrict myself to spoko. Na razie wejdźmy stąd. Później jeszcze sobie pogadam z tymi ludźmi, żeby troszkę więcej się dowiedzieć, ale na razie bym chciał cholerny datapad zbadać, czy z tobą muszę o tym rozmawiać. Chyba jeszcze życie na... Okej, tak trochę komunistycznie to brzmi. Czy jemu nie mogę sprawdzić tego czegoś? A, chyba że ja to muszę zeskanować, wiecie? Tak. Aha, to są opisy chorób. Dobra, czyli trzeba zbadać jeszcze jedną rzecz w takim razie. No idziemy. Dobrze, że ten jetpack nie ma żadnych, kurde, naboi, w sensie ładowania czy coś takiego, tylko możemy nim skakać po prostu po wylądowaniu, możemy od razu go używać. Ja się tak denerwował, gdybym musiał po prostu siedzieć i czekać potem. Dobra. No, dawaj. Wpuszczajcie mnie tu. Kto tutaj jest? Kim ty jesteś? Kane? Quartermaster says there. Wait. Likewise, I'm Fox, chief engineer for Prodromos. Anything you need. O, dobra, to jest inżynier. Bye, Fox. Na razie nie mam o czym rozmawiać. Jest jakiś datapad, patrzcie. Ekipa naprawcza, Kane Fox, okej. Alex Jenkins, brygadzista, Sel i Jamie Kasperek, okej. Work rosters. That data pad mentioned the name Jennings. Here, Axel Jennings, assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Only one location matches the sound from the medical equipment. A monolith. Idziemy. No to w drogę, cytując pewnego klasyka. Gdzie muszę się dostać? Tutaj, do monolitu. To nie jest tak daleko. Zróbmy... Mogę szybki travel tu? Nie mogę, ale mogę szybki travel tu. I stamtąd polecimy ze stacji przesyłowej, pójdziemy do monolitu. I zobaczymy ten questik. Uchodź z Jenkinsa, to od razu mi się kojarzy, wiecie, z tym. Jest nomadzik, ale ja bym jeszcze wyposażenie zmienił. Bo mogę teraz karabin, mściciela dwójkę przede wszystkim. Karabin szturmowy, mściciel 2. I jeszcze, przepraszam. Wybierz. Tak, lufę potrzebujesz, dwójeczkę teraz. I lunetę dwójeczkę potrzebujesz. Dokładnie tak. I mściciel dwójeczka już jest w grze. Czy do Predatora? Co to jest? A, mogę ci dać. I to tyle, jeśli chodzi o wyposażenie. Dałem moją furę. Musimy się dostać na górę. Jakieś tam promieniowanie jest, spoko, spoko. Przedostańmy się do monolitu. Jak się tam dostawało, nie pamiętam. Tędy i tam się potem podskakiwało. Dobra, to już wiem. Włącz komputer. Tam chyba w tamtą stronę bardziej. Dobra, na razie podejdźmy sobie tu. Bezpieczne otoczenie już. Zbadaj to. Gdzie jesteście? Aż tam? Ja mam w 2 minuty tam dotrzeć? Pokurwiło was, ja nie wiem jak ja tam dojadę w 2 minuty. Ale dobra, spróbujemy. Spróbujmy. Gnacy, nie rób takich rzeczy! Jak chcesz uratować robotników. W dupie z targetami, lecimy tam. Będziemy spróbować ich uratować. Nie wiem ile mi się uda. To są wolne koła, nie, ja chcę szybkie koła. O, ile mam czasu? Minuta 20. Cztery olbrzymy, tam raz byliśmy, nawet zruszyliśmy chyba sondę jedną. Gdzie te gałgany są? Tutaj, przy monolicie. Dawaj karabin. Rozbijamy tego obserwatora. Ale jestem kurde ranny już. Musiałem wziąć całe hity na siebie. Dobra, siedzi jeden. Niwelator? Ja się z tobą bić. Pewnie w to coś trzeba ci strzelać. Pierdzielony, ale ma tu tarczę dla mnie. Cholerę trzeba flankować. Tak, jak nie ma tej tarczy, to nagle jest proste. Co za debile. Kim ty jesteś? Okay, who squealed? Kasperek? Yeah, I bet. These remnant could plow our fields, protect us from the Kett. You control them, why shouldn't we? I have a super intelligent AI and enough experience with the remnant to be careful. Cicho. Fine. But you can't protect us all the time, Pathfinder. Out here, we need every edge we can get. No i dobra, udało się ocalić naszych głupków. Co to w ogóle jest? Ja tu byłem kiedyś? Przy tym monolicie? Dostosowana technologia rdzeniowa inicjatywy. Aha, czyli tu swoje położyliście. Ciekawe. No dobra, to przynajmniej udało nam się rozwiązać, nie wiem, misję z uchem Jenkinsa. Takiego sobie nazwijmy robocza. Zdaje się, że tutaj już nic nie ma na tej mapce. Sprawdźmy, słuchajcie, jeszcze tak, bo jak pamiętam, jeszcze była jedna lokacja na... Zobaczmy zdanie dodatkowe. Relatywnie obce, ok. Ścieżka bohatera, ok. Pobudka w przyszłości, to nie. Teraz wróć mi tutaj i tak, sojusznicy i związki. Tajemnice rodziny Ryderów chyba możemy tu jeszcze zrobić, a z priorytetowych bonusy i lepsze początki. Dobra, i ukończone misje to znamy, ale możemy sobie wejść, żeby odblokować, bla, bla, bla. Dobra, w porządku. Zatem potrzebuję sojusze i związki, tajemnice rodziny Ryderów, bo jeszcze na tej planszy jest. Jeśli pamięć mnie nie myli. Że już muszę iść na Tempesta. Ale było tam jeszcze jedno do zbadania, tajemnica rodziny Raiderów. No dobra, trudno. To raportujmy się zatem na Tempesta. Znaczy może tutaj po prostu się szybko podróż zróbmy. I zobaczymy, co tam nasz ojczulek zrobił jeszcze, bo mamy dostęp znowu do jego terminali, do jego kolejnych wspomnień. To jest fajny motyw. Ale mi się wydawało, że tam było... Na północy EOS jeszcze jeden był wyzwalacz wspomnień, nie? Nie pamiętacie o tym? Wydaje mi się, że było jeszcze jedno. Dobra, chodźmy na Tempesta. Dobra, na razie możemy opuścić tę planetę. I tak musimy dzisiaj jeszcze chyba polecieć na Nexus. Będzie trzeba zrobić klasyczny przegląd wszystkich ludzi i rozmowy na statku, bo zwykle tak było w Mass Effectie, że jak się skończyło jakiś jeden duży rozdział, to otwierały się nowe opcje dialogowe ze wszystkimi kompanionami naszymi. Zobaczymy. A, i powinniśmy poznać teraz naszego Kroganina i naszą Peebee, tak? Ona się nazywa? Poebbe? Czyli Peebee. Tak się to chyba powinno czytać. Ona się wydaje być ciekawa. Kroganin nie pamiętam jak się nazywał. Wrex. Nie, na pewno nie Ignacy. Aż tak dobrze nie będzie. Ojejku, jejku. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for Peebee and Drack. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? Może tak. This isn't a military vessel, but there need to be rules. Better to ask about protocol. Let's talk about our success on EOS. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Kett at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld? To się dzieje jeszcze przed wydarzeniami, więc rasizm będzie duży. Let's focus back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Do roboty. Helios threw us for a loop, meaning we're kind of new at this, all of us. So let's figure out what the rules are now and try to stick to them. Sounds good. Takie korpo gadanie. Określmy zasady i spróbujmy się ich trzymać. If there's one thing I know I can do, it's make up rules. No one said make up rules. Can we please keep anarchy to a minimum? Okay, let's head back to the Nexus. Peebee, Drack, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. Chyba nas nie lubią. Chyba jesteśmy trochę zimnymi dupami. No, chyba nas nie specjalnie lubił. Odnoszę takie wrażenie. No. Ja wiem, że są to ulepszenia. Co to jest to ulepszenie? Wytwarzanie przedmiotów produkcji. No to wiem, Boże, uspokójcie się. Chyba nie jesteśmy najlepszym liderem świata. Wydaje się, że jesteśmy mało charyzmatyczni. No niech to. Zobaczymy. Pójdźmy tu. O, misje grup uderzeniowych. Tego dawno nie robiliśmy. Pokażcie to. Coś powinniśmy dostać. Raport gotowy. Gdzie są raporty? Raport. O, dostaliście pieniądze. Brązowy pakiet kredytów, minerałów. Brawo. Co to za misja? 2.48. Misja Apex. Online lub zlecić grupie uderzeniowej. To może zlecajmy grupie uderzeniowej, co? Oceń siłę nieprzyjaciela. Niech będzie. O, niskie szanse na powodzenie, to może nie. A to? Jeszcze gorsze. Sprawdź wyposażenie. O, i tu już jest dobrze. Zacznij misję. Godzinka 90, tak? Ile będziecie to robili? Nie wiem, w sumie. Dobra, nieważne. Róbcie sobie to. Misje grup uderzeniowych zrobione. Co tu mamy? Badania. A, to z drogi mlecznej. To coś tam mamy, okej. Nie mogę z drogi mlecznej ulepszać, nie wiem, mojego ulubionego karabinu. Miecz Asari, krogański młot. Jezus Maria, co to za rzeczy. Karabin mój bym klasyczny ulepszał. Nie chcę burzy piaskowej. Wydawało mi się, że to jest z drogi mlecznej. A z Haliosa? Z Zalkin? A stąd? Z porzuconych to był ten bak, tak? I zamiatacz. No dobra, to na razie tyle. Jeszcze jedna rzecz mnie nurtowała. Nic mi nie doszło nowego akurat, z tego co widzę. Dobra, nevermind. Chodźmy tutaj. Tu są chyba wspomnienia? Nie. To jest nad pokładem. Dobra, nieważne. Tutaj mamy kogo? Korę, tak? Ta, zróbmy dzisiaj jeszcze przegląd gaduszak z ludźmi. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. I daydreamed about planting a big rose garden. Możemy podrywać ją. Zróbmy to. Roses in Helios. Ktoś SMS-y do mnie pisze, czekajcie. Fair. But everyone around here has dreams. I didn't for a while. After I left the Asari commando. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Powiedzmy takie. Being a hunter suited me fine, but she insisted. It sounds like she cared more about what you needed than about what you wanted. I didn't need to be rejected. Still, that's familiar. When your biotics are honed into huntress-grade weapons, the initiative seemed better. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. No, powiedzmy tak. He gave you a dream to work toward. Who doesn't want to belong? So I gave the initiative my all. I thought I knew. This is about not. Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave. I'm left without answers. Nowhere to stand. Powiedzmy tak. I get that. We've all. You're doing well. And if that remnant tech pays off. Okej. To przynajmniej zachowaliśmy się miło. Brawo, Ignacy, że nie byłeś jakimś totalnym dupkiem Lexi. So we have a stowaway. You mean Peebee? She's decided to set up in one of the escape pods. You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. Oh. Tak. How do you think the crew is holding up? I'm happy to share what I can without anyone in particular. I sort them in their files and my brain by species. Dobra. Actually, never mind. I'll let you get back to it. Nie chce mi się wracać w takiej długiej rozmowy prowadzić. To już zrobię poza kamerą. Chyba że bardzo chcecie takie rozmowy, żebym wam wszystkie pokazywał. Tutaj nie było nic poza chyba wyposażeniem, tak? Tutaj się chyba zmieniało wyposażenie gdzieś. Nieważne. Wydawało mi się, że tutaj pod spodem było ten, było właśnie. No, nieważne. Pójdźmy na razie tu w tę stronę jeszcze. Dopiero potem pobiegamy jeszcze z tymi wszystkimi gałganami pogadać. A tu jest stacja uzbrojenia. A tu? you're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Should I consider you a temporary? Everything's temporary, Ryder. I get it. You want to know who's on your ship, so... Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana, to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why get to know me out in the field? That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Pójdźmy tak. You left everything and everyone you knew? No, I came with someone I knew. Then she got bored with me. O, lesbijka, okej. No to wygląda, bo przyjaciółka. Wśród Asari to nic dziwnego. To są tylko kobiety. Dobra, powiedzmy tak. Well, congratulate yourself. No one is ever so successful. Yes, I'm number one. Buy me a drink sometime. Then again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one... Promise to bring me what you scrap. Remtech, huh? You got it. Okej. Okay. Spoko. Nie, Peebee się wydaje fajne. Przynajmniej z krwi i kości jest przynajmniej tak, a nie lubię tych postaci, które są takie, wiecie, z kijem w tyłku. A, ty nie możesz na żadnych historii nic zrobić. Pójdźmy jeszcze na dół, szybciutko. I dopiero potem polecimy na Nexus, więc udało się dzisiaj chociaż jakąś małą misyjkę zrobić. Dobra, spadaj na dół. Wziął. No, dawaj tutaj. Dobra. O Jezu, te animacje są za długie. Pozwólcie mi przymijać, a mi pomijać animacje. Co tu jest? A, to jest moja kajuta, tak? Coś ciekawego się pojawiło? Tu są ciuszki, to nie. Tu muzyczkę można było zmienić, to nie. Terminal pocztowy? A, ty, sam, chodź tu. Hello, Scott. Coś masz mi do... Żadnego modelu statku nie było. Terminal pocztowy, cokolwiek ważnego, prośba o pomoc. Tak, potwierdzam. Dobra. Tutaj nic. Tu nic. W sprawie twojego ojca. Pozycje jogiczne. Od kogo? Od Lexi. Pff, Jezu. Co za głupoty. Dobra. Dostaliśmy kłościka małego z kogoś, kto potrzebuje od nas pomocy. To co było? Tu Liam. Nie. O, Drack. O. O, dobra, zróbmy tak. I like the no trouble plan. How about we stick with that? Kett said not too much trouble, kid. Not no trouble. Kett makes sure some trouble's always coming for you. That's not reassuring. Life out here ain't reassuring. Znowu product placement będzie. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Your people had to know what it'd be like when you left the Nexus. We did. But there weren't a lot of options. Lokowanie produktu. It was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Just cash. Consequences all around. Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did without my ruching. As for me, I'm way more useful out here. Lots to do for one. Krogan could have made a real. We have a much better. Can't argue with that. Spoko jest ten Drack. No przynajmniej jedyna fajna postać się zapowiada to inaczej, poza Peebee. Peebee jest też fajna. Dobra, tam nie mogę wejść z jakiejś przyczyny. Idźmy tutaj. Tablice informacyjne załogi. A, to ma tego swojego Facebooka. Znaleziono kubek do kawy. O Jezus Maria, ma tego swojego fejsika. Łazienki! Hej Harry, tu można wchodzić? Tego już nie znalazłem. Patrzcie, mamy toaletki eleganckie. Tam była... A, tam jest to moja siedziba. Dobra, to już wszystko wiem. I tam jest Drack. Dobra, w porządku. Tutaj? Idziemy do tej części, bo tu jest Nie, to jest Vetra i tu jest Liam. Vetra. Terraforming atmo processors, gravity wells, life-destroying murder bubbles. We really had no idea what Helios was about, did we? Może powiedzmy tak. Someone had to know. No mi się najbardziej podoba ta Vetra. Coś jako postać. I'm not sure. I'm just saying. I really hope you have a plan, Ryder. Powiedzmy tak. The plan's the same. We find a home. Whatever that takes. Keep that drive. Makes me believe we can make it. I mean, we have to make it. The alternative is not even worth thinking about. Okej, to tyle? O, może tak zapytaj. Have anyone else here? No, just me and Sid. No, I mean someone special. Special? Oh. You mean like oh. No, nothing like that. Who has time? What about you? No tak, może powiedzmy. Zróbmy romans z Turianką. A romantic? I wasn't expecting that. And again, the entire idea of leaving everything you know for a chance at something new is kind of romantic. Anyway. Dobra, pójdźmy tędy. You know where to find me. Zróbmy w tę stronę. Romansik z Vetrą będziemy mieli. A co? Jest Liam. Może tym razem nie będziemy walili bronków na kanapie. Prodromos. We started Pathfinder. A new life. No to tyle? Is goddamn brilliant. Nie, Bożeż, ty nie chcę robić wątku gejowskiego. Nie, nie mam ochoty rozgrywać wątku gejowskiego, bo w Mass Effectie 3 jakoś nie wiem, nigdy mnie to nie jarało specjalnie. Nie, że jakoś nie mam jakieś wielkie przeciwwskazania przeciwko gejom, coś takiego, po prostu nie lubię takich rzeczy grać i tyle. Ale nie, spoko, że gra daje takie możliwości, jeżeli ktoś się w tym realizuje albo się śmieje, przynajmniej potem to służy za wiele różnych śmiesznych memików w internecie, można z tego zrobić zawsze i ludzie oczywiście korzystają z tego, więc tak, to jest dobre. Ale jak patrzę sobie, słuchajcie, na zegarek, mamy 32 minuty, a my stajemy przed mapą gwiezdną. Więc widzimy się w przyszłym materiale. Trzymajcie się ciepło, pa pa!